Cześć, witam w kolejnym materiale. Dziś omówimy krótko przełączniki. Opowiem o rodzajach, montażu i stykach. Przyciski spotykamy w naszym życiu niemal codziennie. Jadąc samochodem, windą, pisząc na klawiaturze, czy przełączając kanały w naszym telewizorze. Takie przyciski są przyciskami monostabilnymi. Ich używamy do prostych funkcji sterowania w szafach sterowniczych, rozdzielnicach. Służą one przede wszystkim do wykonywania funkcji start, stop lub reset. Mogliście je zobaczyć w poprzednich materiałach. Bardziej zaawansowanymi przyciskami, a w zasadzie przełącznikami, są przełączniki bistabilne, czyli takie, które po ich wciśnięciu bądź przełączeniu pozostają w takiej pozycji. W aparaturze, z której korzystam w tych materiałach, wyróżniamy kilka wersji wzornictwa oraz dwie wersje wykonania obudowy. Opcja podstawowa to wersja z tworzywa sztucznego bądź wersja metalowa, czyli wersja premium. Przyciski, które teraz widać, są to przyciski monostabilne. Używane były już w poprzednich materiałach. Wszelkie przyciski, przełączniki czy lampki montowane są do uchwytu, który służy jako element montażowy oraz element, na którym montujemy styki robocze. Wszystkie komponenty zatrzaskują się bez potrzeby użycia narzędzi, nawet przy montażu pod kątem. Widoczne wskaźniki montażowe powodują, że montaż jest bardzo szybki i prosty. Wystarczy dopasować strzałki, by prawidłowo zamontować uchwyt. Demontaż uchwytu również nie sprawia kłopotu. Aby zwolnić blokadę uchwytu, wystarczy po prostu nacisnąć dźwignię. Żądaną funkcjonalność przełączników zyskujemy dzięki blokom styków. Zamawiamy i montujemy je zgodnie z otrzymaną dokumentacją bądź funkcjonalnością, jaką chcemy uzyskać. W większości przypadków używane są bloki normalnie otwarte oraz normalnie zamknięte. Warto jednak wiedzieć, że istnieją także styki wyprzedzające bądź opóźniające. W aparaturze, której używam, istnieje możliwość montażu do 3 bloków obok siebie. Istotnym jest również fakt, że bloki styków możemy łączyć piętrowo. W przyciskach monostabilnych wszystkie zamontowane styki zostaną przełączone na czas wciśnięcia przycisku. Przełączniki montowane są w miejscach, gdzie dostęp i obsługa będzie bezpieczna dla operatora, służb utrzymania ruchu czy serwisu. Przeważnie są to drzwi w szafach sterowniczych, panele synoptyczne czy kasety sterownicze. Przyciski można także zamontować na TS-ie dzięki specjalnym adapterom. Montaż widocznej tutaj aparatury odbywa się w otworze o średnicy 22 mm. W tych aparatach nie trzeba naprowadzać ich na wpust, a późniejszy montaż odbywa się za pomocą wkrętaka. Bye.
Przejdźmy teraz do kolejnych rozwiązań. Na cele tego filmu zakupiłem kilka z nich, aby pokazać, jak działają różne ich konfiguracje. Pierwszym z nich jest przełącznik trójpozycyjny. Zobaczcie, jak będą działać styki w różnych pozycjach. W pozycji środkowej wszystkie styki są rozłączone. Przełączając przełącznik w prawą stronę, zawrą się styki 13-14 oraz 33-34, czyli środkowy. Przełączając przełącznik w lewo, zostanie zwarty styk 23 oraz 24 oraz środkowy 33-34. Następny przełącznik działa niemal identycznie, lecz posiada on tak zwany samopowrót. Znaczy to tyle, że przełącznik wraca do pozycji środkowej zaraz po jego puszczeniu. Przełączniki mogą także łączyć obie te funkcjonalności. Tu pokazany jest przełącznik, gdzie jedna z jego pozycji posiada samopowrót, a druga jest stabilna. Zastosowany jest tutaj przełącznik z kluczem. Jako przykład zastosowania takiego rozwiązania może służyć obsługa urządzenia bądź maszyny, która wymaga specjalistycznej wiedzy i może być obsługiwana przez wykwalifikowany personel. Najważniejszym przełącznikiem jest przycisk bezpieczeństwa, czyli tak zwany grzyb. Stosowane są w celu zatrzymania maszyny w przypadku jej awarii lub w sytuacji zagrożenia życia. Użycie ich powoduje natychmiastowe odłączenie zasilania. Przyciski bezpieczeństwa mają czerwony kolor i żółte tło. Reset takich przełączników po ich użyciu może być wykonany poprzez obrót bądź wyciągnięcie. Zapamiętać należy, że do wyłączników bezpieczeństwa stosujemy tylko i wyłącznie styki normalnie zamknięte. Każdy przycisk, przełącznik czy lampka powinien zostać opisany tak, aby znana była jego funkcja. Służą do tego specjalne etykiety opisowe, które są mocowane wraz z aparaturą. Ostatnim już elementem są lampki sygnalizacyjne. Z nimi także spotkaliście się już w poprzednich materiałach. Składa się ona z główki, uchwytu oraz bloku LED. Służą one przede wszystkim do sygnalizacji stanu pracy urządzenia bądź obecności napięcia. Na sam koniec poruszmy jeszcze kwestię numerowania zacisków, bo jest to bardzo ważne, a szczególnie początkujące osoby miewają z tym nie lada problem. Postaram się to wytłumaczyć w jak najprostszy sposób. Jak zapewne wiecie, styki NO oznaczamy jako 3-4, a styki NC jako 1-2. Są one zaznaczone na filmie po znaku kropki. Na podstawce montażowej również mamy numery. Oznaczają one numery dziesiątek. Większe cyfry oznaczać będą pierwszy rząd styków, a mniejsze drugi rząd.
Tak więc na przedstawionej podstawie montażowej ze stykami normalnie zamkniętymi nosić one będą numerację, jak pokazano w materiale. W tym materiale to już wszystko. Mam nadzieję, że okaże się przydatny. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu. Dziękuję za oglądanie filmu. Do usłyszenia. Cześć!